Tragiczne zdarzenie w świdnickiej fabryce drabin i pomostów. 35-letni mężczyzna spadł z dachu i zginął na miejscu. Niezachowanie ostrożności prawdopodobnie było przyczyną śmierci mężczyzny. 35-latek spadł z wysokości 12 metrów. Na miejscu zdarzenia była policja, prokurator i pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy. Wczoraj, to jest 29 sierpnia bieżącego roku, około godziny 17:30, policja została wezwana przez pogotowie ratunkowe na teren fabryki Krause, mieszczącej się w Świdnicy przy ulicy Stalowej. Po przyjechaniu na miejsce okazało się, że z dachu z wysokości 12 metrów 35-letni mężczyzna w wyniku prawdopodobnie niezachowania należytych środków ostrożności spadł z tego dachu i poniósł śmierć na miejscu. Na miejsce została wezwana ekipa dochodzeniowo-śledcza. Wszystkie czynności wykonywane pod okiem prokuratora rejonowego w Świdnicy. Byli na miejscu również pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy. Najprawdopodobniejszą przyczyną tego zdarzenia było niezachowanie ostrożności podczas pracy na dachu tego człowieka. Był to pracownik jednej z firm podwykonawczej, która wykonywała prace remontowe na dachu tej firmy Krause w Świdnicy. Sprawę bada prokurator rejonowy w Świdnicy.